Z komentarza świętego Augustyna biskupa do psalmów. Wtedy rozradują się wszystkie drzewa leśne w obliczu Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię. Raz już przyszedł, a przyjdzie powtórnie. Najpierw Jego głos zabrzmiał w Ewangelii. Odtąd zobaczycie Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach niebieskich. Dlaczego odtąd? Czy pan nie przybędzie później, gdy podniosą lament wszystkie ludy ziemi? Przybył wcześniej w swych głosicielach i napełnił cały świat. Nie sprzeciwiajmy się pierwszemu jego przyjściu, abyśmy nie lękali się drugiego. Cóż więc powinien czynić chrześcijanin? Korzystać ze świata, a nie służyć światu. Co to znaczy? Znaczy to, aby posiadać doczesne dobra, tak, jakby się ich nie posiadało tak bowiem mówi apostoł zresztą bracia czas jest krótki trzeba więc aby ci którzy mają żony byli jakby nieżonaci ci którzy płaczą jakby nie płakali ci zaś co się radują jak gdyby się nie radowali ci którzy nabywają jak gdyby nie posiadali ci którzy używają tego świata jak gdyby nie używali. Przemija bowiem postać tego świata. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Ten, kto jest wolny od wszelkich trosk, w spokoju oczekuje przyjścia Pana. Cóż to byłaby za miłość ku Chrystusowi, lękać się, że przyjdzie? Miłujemy Go i boimy się, że przyjdzie. Czy naprawdę miłujemy, czy może bardziej miłujemy nasze grzechy? Miejmy zatem w nienawiści grzechy, a miłujmy tego, który przyjdzie, aby ukarać grzechy. Chcemy czy nie chcemy, przyjdzie na pewno. To, że nie przychodzi teraz, nie oznacza, że nie przyjdzie później. Przyjdzie, a nie wiesz kiedy. Jeśli znajdziecie przygotowanym, nie zaszkodzi ci twa niewiedza i rozradują się wszystkie drzewa leśne. Przyszedł pierwszy raz, a potem powróci, aby sądzić Ziemię. Ci, którzy za pierwszym jego przyjściem uwierzyli, że przyjdzie, spotkają go rozradowani. Będzie sądził świat ze słusznością i ludy według swojej prawdy. Co znaczy, ze słusznością i według prawdy. Zgromadzi wokół siebie swoich wybranych na sąd, pozostałych zaś oddzieli. Jednych zatem postawi po prawej, drugich po lewej stronie. Cóż bowiem bardziej słuszne i odpowiadające prawdzie, jeśli nie to, aby ci, którzy przed przyjściem sędziego nie chcieli być miłosierni, nie spodziewali się miłosierdzia od sędziego, gdy przyjdzie. Ci zaś, co pełnili miłosierdzie, sądzeni będą podług miłosierdzia. Do tych po prawicy powie: pójdźcie, błogosławieni ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. I przypomnij, czyny miłosierdzia. Byłem głodny, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, i tak dalej. Tym zaś z lewej strony cóż wypomni: że nie chcieli pełnić czynów miłosierdzia. A co z nimi? Idźcie w ogień wieczny. Ta straszna nowina wywoła wielki lament. Ale cóż powiada inny psalm? W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy. Nie będzie się lękał złej nowiny. Jakaż to zła nowina? Idźcie w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Kogo uraduje nowina dobra, ten nie będzie się obawiał złej. To właśnie znaczy ze słusznością, to znaczy według prawdy. Czyż dlatego, że jesteś niesprawiedliwy, sędzia nie będzie sprawiedliwy? Albo dlatego, że jesteś kłamcą, prawda przestanie być prawdomówną? Jeśli jednak pragniesz dostąpić miłosierdzia, bądź i ty miłosierny. Daruj, jeśli ktoś cię obraził. Podziel się tym, czego masz pod dostatkiem. Zresztą, czymże się dzielisz, jeśli nie tym, co otrzymałeś od Pana? Gdybyś darował ze swego, byłaby to hojność z twojej strony, ponieważ jednak dajesz Jego własność. Twój czyn jest oddawaniem. Cóż bowiem masz, czego byś nie otrzymał? Oto ofiary najbardziej miłe Bogu: miłosierdzie, pokora, wyznawanie win, pokój, miłość. Jeśli przeto starać się o nie będziemy, w pokoju oczekiwać możemy sędziego, który będzie sądził świat ze słusznością i ludy według swojej prawdy.